Siema, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postaram się opowiedzieć trochę o pierwszych Słowianach. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na stronie www.youtube.com. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o pierwszych Słowianach. Opowiemy, tak mówię, jakby to była jakaś wycieczka muzealna. Na początek warto zaznaczyć, że to, co wiemy o Słomianach. Pierwsi Słowianie, tak zwani prasłowianie, żyli wzdłuż rzeki Dniepr i to właśnie wzdłuż tej życiodajnej rzeki nasi przodkowie rozwijali pierwsze działalności, uczyli się o społeczeństwie, uczyli się o tym, jaką funkcję w społeczeństwie ma pełnić religia, żeby potem rozejść się po całej Europie Środkowo-Wschodniej i podzielić się na takie główne trzy odłamy, czyli Słowian wschodnich, zachodnich i południowych. Skąd pewność, że te trzy grupy, które później rozbiły się na dziesiątki, jeżeli nie setki plemion, które później zaczęły tworzyć państwa i w ogóle decydować o tym, jak wyglądały losy Europy Środkowo-Wschodniej, a później świata, były faktycznie Słowianami. To dlatego, że mamy pewne cechy wspólne, które po prostu do tych grup pasują. Tak naprawdę niezależnie od rejonu geograficznego, taka modelowa społeczność słowiańska rządziła się pewnymi bardzo podobnymi do siebie zasadami i po prostu ta struktura była bardzo, bardzo podobna. Jeżeli chodzi o taką organizację społeczno-polityczną, no to właśnie rody, które później zbierały się na wiecach ze sobą i radziły na temat tego, jakie decyzje podjąć w sprawach ważnych dla plemienia, no to właśnie była ta struktura, która była popularna zarówno u plemion żyjących nad Bałtykiem, jak i tych żyjących na Bałkanach. Poza tym wszyscy, a jeżeli nie wszyscy, to absolutna większość plemion słowiańskich wierzyła w wielu bogów, ale nie była to ta sama grupa bogów. Oczywiście się bardzo, bardzo mocno różniła. Niektórzy mieli bardzo zabawne nazwy. Na przykład był bóg Perun. Nie wiem, czemu mi się to wydaje śmieszne w sumie, ale no po prostu nazwa Perun mi się wydaje śmieszna. Obok wiary w wielu bogów i bardzo rozwiniętym, bardzo bogatym życiu właśnie takim spirytystycznym, wszystkie plemiona słowiańskie jak jeden mąż wierzyły w życie pozagrobowe i właśnie to też stanowiło bardzo duży element i obrzędów, i życia społeczno-kulturowego wewnątrz plemion, wewnątrz tych wszystkich osad. Jeżeli chodzi o gospodarkę pierwszych plemion, to taką najważniejszą misją i takim celem, do którego dążyły wszystkie te pierwsze osady Słowian i przy Dnieprze i później jak rozeszli się na całą Europę, przede wszystkim chodziło o to, żeby zapewnić samowystarczalność wewnątrz jakiejś tam jednostki, na przykład plemienia albo wewnątrz rodu, zanim jeszcze jakby współpracowano w ramach jednego plemienia. Na samym początku nie było to łatwe, bo ludzie byli zdani w dużej mierze na warunki klimatyczne, prawda, czy obszar, na jakim się znaleźli. Te pierwsze działania polegające właśnie na zbieractwie, łowiectwie i takiej niezorganizowanej, nie do końca przemyślanej hodowli zwierząt nazywamy gospodarką naturalną, czyli po prostu korzystaniem z tego, co ma do zaoferowania nasze otoczenie, ale też bez większego planu. Plemię osiedlało się nad jakimś terenem i po prostu korzystało z niego ile wlezie, sadziło ile się dało, hodowało zwierzęta ile się dało, do momentu aż, nie wiem, krowy czy tam świnie wszystko zeżarły, co było w okolicy, a ziemia została całkowicie wyjałowiona, no i kiedy nie dawała się ona do użytku, no to po prostu przechodzili dalej. Taka mentalność, póki jeszcze nie ma suszy, to korzystamy, a potem idziemy dalej, znajdziemy jakieś miejsce, może lepsze, może gorsze, no jolo. Każde z plemion słowiańskich dochodziło do etapu, w którym był jeden wódz, jeden jakiś najwyższy starosta, władca, znaczy nie starosta, mędrzec, druid, czarodziej, który był uosobieniem władcy w plemieniu. W miarę upływu czasu ci władcy zaczęli otaczać się zbrojnymi, czyli pierwszymi wojami. Od tego, jak silna i jak dobrze uzbrojona i wyszkolona jest drużyna, jakby wiele zależało, jeżeli chodzi o siłę, właściwie to po prostu zależała siła militarna i bezpieczeństwo plemienia, dlatego w miarę upływu czasu no, będzie na to kładzony bardzo, bardzo duży nacisk i tak naprawdę, które plemię będzie miało sukcesy, co zobaczymy na przykład na przykładzie historii Polski, no właśnie będzie decydować to, kto jaką ma drużynę i jaki władca ilu ma wojów. Przez tą średnio przemyślaną myśl gospodarczą, która polegała po prostu na wyzysku ziemi bez żadnego ładu i składu, plemiona były bardzo często zmuszane do migrowania, bo po prostu tak źle zarządzały terenami, nad którymi zasiadały, że no, w krótkim czasie nie były już w stanie się na nich utrzymywać. Model osadnictwa, który narzucała taka struktura gospodarcza, nie był ani osiadłym do końca, ani też koczowniczym, no bo Słowianie na chwilę przychodzili w jakieś miejsce, budowali jakąś osadę, gród, później jak wyczerpali wszystkie zasoby naturalne, albo większość, albo coś szło nie tak, no to po prostu ruszali się dalej. Później w miarę jak ta myśl gospodarcza i szczególnie rolnicza, trochę pchnęła do przodu, powstawały pierwsze grody, rosła też jednocześnie właśnie moc tej drużyny, rozpoczynały się pierwsze walki między plemionami, no i tym właśnie sposobem docieramy do pierwszych jakichś tam starć, o których powiemy sobie później. Pośród bardzo wielu ognisk rozwoju z plemion słowiańskich w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też w Europie Południowej, takie, które warto sobie wymienić tutaj, to na pewno Księstwo Wielkomorawskie, albo wcześniej po prostu Wielkomorawy, ale także działalność plemion Bułgarów, którzy na samym początku bardzo mocno przodowali, jeżeli chodzi o rozwój właśnie i jeżeli chodzi o liczebność tych osadnic plemiennych i też później grodów. Jednocześnie też na wschodzie bardzo mocno i prężnie rozwijała się Ruś Kijowska i to właśnie te plemiona na Rusi Kijowskiej będą bardzo mocnym świadectwem tego, jak wyglądała taka prawdziwa kultura słowiańska. To tyle, jeżeli chodzi o takie słowa wprowadzenia. Ze Słowianami oczywiście będziemy jeszcze mieć do czynienia, chociażby w przypadku początków historii Polski. Dlatego serdecznie zapraszam Cię do następnych odcinków, no i do zobaczenia.